Witam serdecznie, Paweł Grzech z bloga e-biznes-dla-każdego.pl. Dzisiaj mamy poniedziałek i już takie minimum, coś tu miało, już takie minimum tygodniowe, jeśli chodzi o marketing, pasywny jest wykonane, ponieważ nagrywam dzisiaj film wideo, czyli minimum to raz jeden film w tygodniu już jest wykonany i teraz zmieniłem też plany ostatnio, zmienimy. Postanowiłem, tak jak mówiłem w jakimś tam chyba poprzednim, czy dwa filmy wcześniej, że chcę bardziej się skupić na treści i nagrywać mniej takich filmów teraz, typu jak teraz, nie takich przy okazji. One też będą się pojawiać oczywiście, bo przy okazji jak jedę samochodem, zawsze coś tam, to przeważnie sobie odpalę tą kamerę, coś powiem, ale bardziej chcę się skupić na takich filmach, gdzie właśnie w biurze, na spokojnie, gdzie bardziej przemyślane, gdzie się skupią bardziej na treści. I będę nagrywać, tak sobie zrobiłem taki plan, że będę nagrywać podcast, właściwie z tego zrobię i będę publikować te filmy 3 razy w tygodniu, nie? Przez cały rok, minimum. Ale zrobię coś takiego, że po prostu siądę sobie, codziennie sobie siądę od poniedziałku do piątku i z rana nagram sobie jeden odcinek. Tylko na początku muszę sobie to wszystko zaplanować, nie? Dokładnie usiąść, wziąć kartkę papieru i zaplanować wszystkie tygodnie do przodu. Żeby jak siadam do nagrywania, żebym już wiedział, o czym mówić, nie? W dany dzień. I codziennie aż ten rok i będę je publikować jako premiery, nie? Czyli dzisiaj nagram film i publikuję go na przykład, nie wiem, załóżmy, że dzisiaj jest i będę je publikować tak, w poniedziałki będą publikowane, środy i piątki, nie, te filmy, prawdopodobnie. Weekendy sobie zrobię wolne i będę nagrywać je codziennie od poniedziałku do piątku, ale będę je publikować 3 razy w tygodniu, nie? Czyli będę robić taką premierę, nie, jak jest na tym, na przykład na YouTubie, nie? Że robię, dzisiaj wsiadam i planuję film na przykład na za 2 dni, że się on pojawi. I taka, zrobię sobie z tego taką pracę, nie, moją. Tylko na początku siadam, właśnie warto sobie też zaplanować to. Usiądę dokładnie, zaplanuję sobie tytuły na cały rok, nie? To będzie tam ile, 50 parę tygodni wyjdzie. I 3 razy w tygodniu publikuję te filmy. I teraz zrobię z tego taki podcast, można powiedzieć, nie? Film wideo z obrazem będzie oczywiście na YouTubie. Tak jak teraz oglądasz ten film na YouTubie, on będzie na YouTubie. Będzie również na Facebooku, czyli już mamy dwa kanały dotarcia. Będzie również na blogu, czyli to już jest od razu trzeci kanał dotarcia. I też właśnie jako podcast wyciągnę z tego audio i wrzucę na platformę, to się chyba, ona się nazywa Anchor, ale anchor.fm chyba ona się nazywa. To jest całkiem ciekawa platforma, a tam z tej platformy te filmy, te podcasty są też publikowane w inne miejsca, nie? Też fajna platforma, warto z tego korzystać. I czyli to będzie taki plan publikacji, nie? Do generowania ruchu. I właśnie ruch z tego podcastu, z tych filmów, z tego wszystkiego będzie szedł na mój blog e-biznes-dla-każdego.pl i tam będę budować listę adresową, nie? Czyli takim końcem tego ruchu, takim finałem, tak mówiłem ostatnio, finałowym miejscem jest lista adresowa, nie? I dopiero z listy adresowej będę kierować dalej, ponieważ lista jest najważniejsza w każdym biznesie, obojętnie czy robisz MLM, czy co innego, czy sprzedajesz swoje produkty, szkolenia, lista adresowa jest najważniejsza, dlatego cały ruch będzie kierowany do listy adresowej. I to będzie taki marketing, i to będzie marketing pasywny, nie? Takie nagrywanie. Czyli codziennie, będę, czy nie codziennie, bo weekend zrobię sobie wolny, od poniedziałku do piątku usiądę, to tam rano z 20 minut na nagranie maksymalnie mi wystarczy. Chyba że nie dłuższy film, no to średnio celuję, że godzinka, półtorej godzinki się w tym wyrobię, nie? Z nagrywaniem, z obrobieniem filmu i z publikacją, czyli godzina, max półtorej godziny będę wyrobiony, nie? Czyli to nie jest dużo, szczerze mówiąc, nie? Codziennie poświęcić niecałe 2 godziny, żeby to zrobić, to nie jest dużo. A w ciągu roku, robiąc to systematycznie właśnie, bez przerwy, bo tu już nie będzie tego minimum, tu już nie będę mieć tego minimum, po prostu tylko 3 razy, czekaj, tylko wyjadę sobie. Dziś jaki ruch duży, widać, że gospodarka faktycznie chyba wraca do życia, bo ostatnio kilka tygodni temu jak jechałem, to było pusto. A teraz muszę czekać, zanim wyjadę. Dobra, tu jeszcze. Czyli nie będę mieć takiego minimum, jak mam teraz, nie? Tygodniowego, jeśli chodzi o marketing pasywny, nagrywanie. Po prostu będą musiały być te 3 filmy w tygodniu i koniec. 3 filmy, czy podcasty, one będą musiały wyjść w tygodniu, nie? Na różne tam tematy. I to głównie będą właśnie filmy, które osiądę sobie w biurze, coś opowiem, zaplanowane wcześniej. Oczywiście też będą się pojawiać takie filmy jak teraz, nie? Że gdzieś pojadę do sklepu, to co odpalę, nagram coś i też opublikuję, gdzieś tam to wcisnę wtedy, nie? Między te filmy. Wtedy wyjdzie więcej tych materiałów. Czekaj, tutaj coś nie działa. Dobra, jedziemy. Czyli to jest plan na publikację materiałów, na generowanie ruchu tak naprawdę, nie? Tworzenie kontentu, czyli tworzysz jeden content tak naprawdę, film wideo, jeden, na jedną platformę można powiedzieć, na YouTube'a, ale od razu ten film bierzesz, ten plik wgrywasz na Facebooka, czy już masz 2 platformy, bierzesz audio, wgrywasz na jakiś tam portal do podcastu, na przykład ten Anchor, to już jest kolejna platforma, nie? Kolejny kanał dotarcia, czyli z jednej pracy, nie? Zauważ, że siadam codziennie,
od poniedziałku do piątku, na przykład rano, albo w południe, albo nawet w nocy, obojętnie, no załóżmy, że rano, nie, siadam codziennie, poświęcam średnio te półtorej godzinki, żeby to nagrać, obrobić i z jednej pracy, nie, z jednego nagrania wyciągam właściwie cztery kanały dotarcia, nawet więcej, nie, bo i YouTube, i Facebook, i blog, i podcast, na przykład na Anchor, a z Anchor też wychodzi na inne platformy, nie, ten podcast. Czyli robiąc jedną pracę, chodzi mi o to, że robisz jedną pracę, a tworzysz z jednej pracy kilka kanałów dotarcia, nie? Też trzeba na to patrzeć, że... Czekaj, spojrzę tu. Wykonujesz jedną pracę, nie? A tworzysz kilka kanałów dotarcia, nie? Z jednego materiału. O, masz jeden materiał, jedną pracę wykonujesz, masz jeden materiał i z tego materiału tworzysz kilka kanałów dotarcia. I też je do listy, adresowe będę wysyłać co jakiś czas i tak dalej, nie? I te wszystkie materiały... Czekaj, zdążę. One kierują ruch na mojego bloga, nie? A z bloga na budowę listy adresowej. I też mam właśnie, to jest taki mój plan publikacji, nie? Można powiedzieć. Zacznę go wykonywać, jak skończę teraz z Wojtkiem Wesołowskim robić te dwie platformy, które teraz stworzyłem, dwa systemy marketingowe, bo to one nam teraz najwięcej czasu pochłaniają. Jak to skończę, wtedy zacznę planować te materiały, nie? Bo z tym, podejrzewam, że z tym będzie najwięcej pracy, nie? Żeby sobie zaplanować konkretnie te filmy wideo. Oczywiście od czasu do czasu też tam nagram sobie film przy okazji, nie? Że po prostu jadę na zakupy, odpalam kamerkę i nagrywam jakiś tam temat, który przyjdzie mi na myśl, nie? Bo takie filmy też są potrzebne, moim zdaniem. Też takie lubię czasami, nie? Takie filmy właśnie jak teraz, nie? Że... Czekaj, tu wyjedziemy. Że mówię o czymś właśnie, co mi przyjdzie na myśl, nie? Pierwsze. I też mam właśnie jakieś dużo pytań właśnie od ludzi, jak zacząć, od czego zacząć. Też ludzie piszą, że mają problemy właśnie z tym, żeby zacząć i tak dalej. Że nie mają motywacji, że im się nie chce, no ale... Z tą motywacją właśnie... Motywacja nie jest ci potrzebna, szczerze mówiąc, bo ja też nie mam motywacji. Też mam słomiany zapał, nie? Też mi się nie chce. Dzisiaj wstałem, teraz na przykład w tym okresie jestem przemęczony, nie? Bardzo. Cały czas siedzę w tych kampaniach marketingowych, tworzę leki sprzedażowe właśnie pod nasze dwie platformy. No teraz właściwie robię jedną platformę, nie? Kampanię pod jedną platformę, ale niedługo zacznę tworzyć pod drugą platformę kampanie i materiały, no to jestem zmęczony też, nie? Tym wszystkim. Też mi się nie chce, ale muszę to zrobić, bo jak to zrobię, będzie lżej. I będziemy mieć narzędzia właśnie do pracy i dla siebie, i dla naszych ludzi, z którymi współpracujemy, nie? Bo jeśli chodzi o marketing sieciowy, to też ludzie zastanawiają się, czy muszą robić wszystkie te rzeczy, które ty robisz. A my mamy takie rozwiązania, na przykład teraz, jeśli mówię o naszym, na przykład o moim biznesie sieciowym, nie? To tworzymy pod ten biznes sieciowy system marketingowy i tam też będziemy robić takie rozwiązania typu ten marketing aktywny, marketing pasywny, nie? Marketing aktywny, bo ja też go włączę do moich działalności, bo marketingiem pasywnym będą te moje publikacje, nie? Czyli ktoś ciebie musi znaleźć. To ma, oczywiście marketing pasywny ma swoje plusy i minusy, bo jak publikuję swój film, no ktoś musi ten film znaleźć, nie? Jakaś osoba musi na ten film trafić, na przykład na film, czy na audio, czy na artykuł, musi na niego trafić, na przykład zapisać się z tego materiału na listę, nie? Czyli to jest ten minus, że ktoś musi go znaleźć, nie? I że na przykład ktoś wpisuje jakieś słowo kluczowe w Google, no to konkurujesz z innymi, nie? Którzy na przykład pozycjonują się na to samo słowo kluczowe, to jest minus. Nie tego, ale oczywiście plus jest taki, że te materiały są, jak je raz tworzysz, opublikujesz, one są przez lata dla ciebie pracują, nie? Latami, 10 lat, 20 lat, one mogą być w internecie i pracować dla ciebie, nie? Chyba że świat się skończy, będzie kwarantanna i zabronią nam korzystać z Google na przykład, nie? Albo z YouTube'a, bo młodzi musi czymś zarazić. Albo SMS-y nie musisz odbierać, bo się zarazisz czymś, nie? Też tak może być czasami, nie? Czyli właśnie, wszystko ma swoje plusy i minusy. Marketing aktywny to jest na przykład aktywne docieranie do osób na Facebooku na przykład, nie? To też jest ważne, ja będę robić to i to, nie? Marketing pasywny sobie zaplanuję na cały rok, czyli godzinka, dwie godzinki maksymalnie dziennie, żeby go wykonać od poniedziałku do piątku. No i później kolejna godzinka na marketing aktywny na przykład w ciągu dnia, też może godzinka, może półtorej. No i później tam zostajemy tyle czasu na przykład na szkolenia, na tworzenie szkoleń, nowych materiałów, leków sprzedażowych, nie? Trzeba sobie to też fajnie rozplanować, tak jakbyś chodził do normalnej pracy, tak traktuj biznes sieciowy, ogólnie biznes marketingu, nie, internetowym. Bo ludzie się pytają, od czego zacząć, jak zacząć i właśnie jak my teraz tworzymy sobie ten system marketingowy, to damy go ludziom, naszym współpracownikom i dzięki temu oni też nie, osoba początkująca dzięki temu, ona nie musi wykonywać tych wszystkich rzeczy, które my wykonujemy. Goście idzie pod prąd trochę. Ja pierdzielę, to mnie dziwi, że ludzie nie wiedzą, jak mają jechać na parkingu. Czasami. Chociaż ja też raz takie coś odwaliłem, że pojechałem pod prąd w mieście, skręciłem pod prąd. Nie wiem dlaczego, ale tak zrobiłem. Dobra. Różnie bywa. Czyli my stworzymy sobie system. Mówię, teraz jestem trochę przemęczony, bo go tym tworzeniem wszystkiego. Oczy bolą od komputera, bo jak siedzisz i piszesz cały czas, tam myślisz, piszesz, tworzysz tę kampanię, to w końcu zmęczenie wychodzi. Czekaj, to sobie stanę.
to w końcu to zmęczenie wychodzi, nie? Wtedy. Ale jak to będzie zrobione, to będzie lżej, będziemy wtedy mniej pracy. Jak się to wykona, nie? Tą część, jak się wykona, będzie mniej pracy, będziemy mieć gotowe narzędzie, które damy. My będziemy korzystać z niego, nasi współpracownicy, nie? Biznesowi. I właśnie to jest też ważne w biznesie sieciowym, bo ludzie mogą się zastanawiać, czy oni muszą robić zawsze to samo, co ty robisz, nie? Czy na przykład ja teraz nagrywam film wideo, robię podcasty, znaczy będę, no, czy już robię podcasty i będę je robić i nagrywam podcasty, będę tego nagrywać więcej i tak dalej, publikować. To ludzie zastanawiają się, czy jak patrzą na twój biznes, na przykład chcą dołączyć do ciebie do biznesu, to się mogą zastanawiać, czy oni muszą robić to samo, nie? Co ty, to wszystko. Osoba początkująca, czy ona musi też to wszystko robić, ona nie ma pojęcia o marketingu i tak dalej. Nie musi, właśnie. Po to my tworzymy te systemy marketingowe, żeby dać gotowe narzędzia i materiały, żeby ta osoba początkująca nie musiała robić tego wszystkiego, nie? Ona dostaje gotowy plan działania, bierze narzędzia i wykonuje ten prosty, ale prosty plan działania. Czyli ma kroki na każdy dzień. Tu prosty krok, tu prosty krok, tu prosty krok i to wszystko wtedy jak się kumuluje, to zaczynasz tworzyć ten ruch, zaczyna się tworzyć i go kierujesz w odpowiednie miejsce, nie? Dlatego to jest też ważne, jak budujesz swój biznes sieciowy, żeby ktoś, kto ciebie dołączył, miał gotowe narzędzia, nie? Wejdź sobie na przykład w link poniżej, masz fajny link, fajny system marketingowy, tam sobie wejdź, potestuj go. Z gotowym biznesem, właśnie z gotowym planem działania, ze wszystkim. Od razu gotowe do zrobienia w internecie, możesz sobie potestować. No bo będę już kończyć chyba. Właśnie często mam też takie pytania właśnie od osób, od czego zacząć, że mają problemy z zaczęciem, brak motywacji i tak dalej. No to też mam to samo, też mam brak motywacji, też mi się nie chce. Też mnie głowa boli, też jestem przemęczony, oczy mnie bolą głowa, ale motywacja nie jest taka potrzebna, bo jeśli jest zadanie do wykonania, to po prostu je robisz. Jeśli jest coś do wykonania, praca, no to robisz ją, później to można to odpocząć, nie? Sobie zrobić przerwę i wrócić dalej do działania, nie? Problemy z motywacją, taki zwany, jak to się mówi, słomiany zapał, nie? To ma każdy. Ja też to mam, też się nie chcę, też brakuje motywacji, ale wiem, jak skończę te kolejne, mam coś do zrobienia, jak to skończę to, tą jakąś tam daną czynność, tą daną rzecz, ten dany system, to później będzie łatwiej, bo będzie też mniej pracy, dużo rzeczy będzie zautomatyzowanych, nam będzie łatwiej i ludziom, którzy z nami współpracują, też będzie łatwiej i też więcej osób dołączy do zespołu, ponieważ dostają gotowe rozwiązania, których praktycznie nie ma nikt w innych biznesach sieciowych, w Polsce przynajmniej. Gotowe narzędzia, gotowe lejki sprzedażowe, gotowe strategie działania, gotowe plany działania, gotowe możliwości zarobkowe, potężny biznes, gdzie na przykład, nie wiem, miesięczna odnawialność produktów jest na poziomie 70-90%, czasami nawet więcej. Tego praktycznie nie ma żaden biznes sieciowy, nie? Nie wiem, czy wiesz, ale ogólnie w biznesach sieciowych jest tak, że na przykład jeśli masz 100 osób w zespole, to po miesiącu z tych 100 osób, czy tam po dwóch, po trzech miesiącach z tych 100 osób zostanie ci, nie wiem, w biznesie, znaczy odnawialność produktów, nie? Z tych 100 osób odnowi produkty, nie wiem, 30% plus minus, nie? Albo nawet mniej. Nie? A tutaj mamy 70-90%, nawet czasami więcej. Też zależy od osób, które się dołączają, a po to się tworzy też lejki sprzedażowe, żeby te jakieś tam osoby eliminować po drodze już, nie? Żeby do ciebie się dołączyła osoba, która wie, czego chce, bo też często są takie osoby, które nie wiedzą, gdzie żyją, nie wiedzą, po co żyją, nie wiedzą, co robią, nie wiedzą, po co robią, nie? W ogóle są zagubione, dorosłe osoby, które są kompletnie zagubione, nie wiedzą w ogóle, jak żyć i tak dalej, nie? Dlatego też są takie lejki sprzedażowe tworzy, żeby część z tych osób po prostu odsiać, nie? Część osób, z którymi nie chce współpracować, nie? Że po prostu je odsiać przez ten lejek sprzedażowy, one już odpadną tam na początkowym procesie, nie? W początkowej fazie już po prostu odpadną. One nie dołączą do tego biznesu. Też czasami one przejdą, też czasami osoby, które nie wiedzą właśnie się śmiać, te czasami nie wiedzą, gdzie żyją, po co żyją i tak dalej, one czasami się dołączą. Są takie sytuacje, że ktoś wchodzi do biznesu i nagle wychodzi po kilku godzinach, bo nie wie, po co w ogóle wszedł. No i tak też jest. Dobra, będziemy kończyć. Od czego zacząć, to jeszcze sobie muszę jakiś taki przygotować materiał dla osób, bo mam takie często takie pytania, od czego zacząć. Tak na krótko Ci powiem, żebyś, jak chcesz zacząć, nie wiesz od czego zacząć, zacznij od marketingu aktywnego. I później dorzuć marketing pasywny. Dam Ci też poniżej linki, co to jest marketing aktywny i marketing pasywny, do filmów, chyba trzy filmy na ten temat nagrane. Dam Ci linki poniżej, sobie sprawdzisz, będziemy już kończyć. Sprawdź sobie też link poniżej, to masz fajny system marketingowy i widzimy się za jakieś, nie wiem, kilka dni w kolejnym filmie wideo. Sprawdź sobie linki poniżej, jak masz ochotę, daj łapkę w górę. Jak masz pytania, pisz w komentarzu albo prywatnie. Też mam teraz kilka pytań, muszę kilku osobom odpowiedzieć na kilka pytań. To chyba wieczorem sobie dzisiaj. Czy jak masz pytania, to pisz śmiało, daj łapkę, lajka, jak chcesz. I sprawdź sobie linki i widzimy się za jakiś czas. Cześć.